emerytura może być jeszcze wyższa. Media obiegły pokrzepiające dla seniorów informacje. Wystarczy, że spełnią jeden warunek. Emerytura od lat budzi wiele emocji w opinii publicznej, a zdaje się nawet, że z roku na rok budzi ich coraz więcej. Nie trudno również zauważyć, że jeśli wśród Polaków rozwinie się dyskusja na temat świadczeń seniorów, towarzyszy jej najczęściej negatywny wydźwięk, czemu jednak trudno się dziwić. Rząd wciąż obiecuje coraz więcej, a zdaniem Polaków, daje coraz mniej. Mimo deklaracji o 13 i 14. Emeryci wciąż nie są pocieszeni z otrzymywanych pieniędzy, a jak się teraz okazuje, mogą dostawać więcej. Emerytura może być wyższa? Wystarczy spełnić jeden warunek, choć obiecana od dawna 13 już weszła w życie, a PiS zapowiedział nawet nową 14, seniorzy nadal nie są do końca przekonani do wysokości otrzymywanego świadczenia. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich, jednak szerokie grono wciąż deklaruje, że dostaje śmiesznie małą sumę, za którą wyzwaniem jest przeżycie od pierwszego do pierwszego. A przecież opłacanie rachunków to nie wszystko. Dalsza część tekstu pod galerią. Tymczasem, jak donosi Gazeta Prawna, wielu ma szansę na wyższe świadczenia, jednak by móc cieszyć się z większej emerytury, muszą spełniać jeden niewielki, ale bardzo ważny warunek. Chodzi o rekompensatę z tytułu pracy w szczególnych warunkach, czyli dodatek do kapitału początkowego. Przysługuje on osobom ubiegającym się o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym, 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, a warunkiem jest przepracowanie co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, dotyczy to pracy stałej i w pełnym wymiarze czasu pracy. Jak dodaje Gazeta Prawna, wymagany okres 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze musi przypadać przed 1 stycznia 2009 roku. Ponadto, kwota wyliczona przez ZUS zależy od, dzisiaj grzeje, 1. W Australii w końcu spadł deszcz. 2. Niestety eksperci przed nim ostrzegają, może być jeszcze gorzej. 3. Gorszych wiadomości dla emerytów być nie mogło. Nadchodzą czasy biedy i wysokich wydatków, udokumentowanych okresów składkowych i nieskładkowych, okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, obniżonego wieku emerytalnego dla danego rodzaju pracy, osiągniętego wieku w dniu 31 grudnia 2008 roku. Najlepsze newsy dnia, źródło, Gazeta Prawna. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.